kurwa, jakieś gówna mi wciskasz, że się puściłem, kurwa, ja tam jechałem po pieniądze, kurwa, zarobić, jebnięta, no, kurwa, daj mi nazwisko tego lekarza, kurwa. Więc to nawet w dupie miał, kurwa. A jak zaczęłam rodzić, to co? Mówi mi położna, że mogę jeszcze w domu posiedzieć 2-3 godziny, jak się skurczę, zacznę wtedy jechać do szpitala. A on co powiedział? Ja ci powiem... Nie, kurwa, dawaj teraz, bo siłownię mam na 19 i nie mogę się spóźnić, są rzeczy bardzo ważniejsze. I pojechał, kurwa, na siłownię. Nie zawsze do szpitala, on na siłownię, a potem to golajla robić, kurwa. Nie wierzę w niego, nie? Hej, wake up! On musi zniknąć, kurwa, on musi zniknąć. O! Ale słuchaj. Co to się dzieje? No tak, a dziecko tam wybrałem. Aż tak? Poczekajcie. No wiem, że to ten. Małe to wiesz, to są jak chyba czujesz, kurde, to cybel. No. Ja sobie tego nie wyobrażam. Ja sobie tego kurwa nie wyobrażam, nie? Ja też, nie mam siły, naprawdę. Ja bym nie miał siły, ja bym po prostu przyszedł i mu kosę wjebał łeb, nie? Ja też, nie. Ja jestem tak trochę niewidzialny, że to przede mną to bym zabił. Ale przecież jakby ludzie się o tym dowiedzieli publicznie, to go zlinczują, no jak on wyjdzie z domu, to ma lincz, kurwa. Nie, ludzie go przekopią. Wiesz, że są ludzie polscy, przekopią go za to, go zabić. Tak. On jest przekopany za takie coś, kurwa. Normalnie go przekopią, już chuj z tym YouTube'em, z tym wszystkim. Po chuj te BM-ki, stary będzie mi jeździł na pogrzeb, kurwa, po jego pojedzie, tą BM-ką. Jak się coś wydaje, stary. Przecież, kurwa, zabiją go ludzie. Ja jestem tak teraz stanie, że ja bym mu kosę w łeb zajebał od razu strzał, nie? Kurwa, ja czułem, że to patol jebany, pierdolony. Tylko to nie może nigdzie wyjść i nawet musi faktycznie zgłosić na policję. To musi być wszystko tak załatwione po cichaku na początku. Ale jakie a później jest wielki boom, nie? Ona musi iść i pały tylko muszą jedną rzecz zrobić, zabezpieczyć dowody i nic więcej. A reszta, co będzie działo, to już ma, on już nie ma wpływu na to. Okej. No. Kurde mać. No, jesteś? Aha, dobra, u nas. Słuchaj, jedyne co musisz zrobić, to musisz iść na pałę. I oni muszą zabezpieczyć dowody. Tylko musisz powiedzieć, że od razu, że to jest wszystko przechowywane u rodziców, że wszystko jest na rodziców, że nic nie jest na niego, że u niego w domu i u rodziców w domu są dowody na to, co robi, kurwa. Oni po prostu wbijają z nakazy, zabierają wszystko i tatuś nie zrobi, prawdik nie zrobi, nic nie zrobi. Dopóki się nie wyjaśni sprawa, wszystko zostaje u pało, kurwa. Ale podstawa, nie zapomnij powiedzieć o rozmowach telefonicznych, bo to będzie najważniejszy dowód. Dobrze, tylko tak. W rozmowach też on oczywiście grał, że kobieta mojego życia wróci, bo mi potrzebuje. Ale to nic, ale tam... Ale tam jest, są gdzieś pojęte są normalne nagrania, które wiesz. To wszystko będzie przeanalizowane, to będzie długa sprawa, to będzie głośna sprawa na całą Polskę, coś czuję, kurwa. Dzisiaj nie masz, ty masz, ty nie myśl teraz o sobie, tylko myśl o tym czasie. Mocno, po prostu, dla dzieci może być ja i tak to znosiłam, bo zakochana byłam, ja ciągle miałam nadzieję, że się zmieni, ale no to, Natalkę urodziłam i się nie zmieni. Zawsze mają nadzieję, każda ma nadzieję, kurwa. Każda ma nadzieję, że się zmieni, kurwa, nie, żaden. Byłam pod koniec ciąży, a on na przykład mnie budził o 4 nad ranem, gdzie kurwa papierosy? No więc nie wiem, wiesz co nie kupiłam, ja teraz mi parę w ciąży, więc zapomniałam kupić papierosy. To wstajesz kurwa, ubierasz się i grzecznie zapierdalasz kurwa na stację, chuj mnie to obchodzi. No pierdolisz takie coś. Co to jest patol? Nie chodziłam, on i tak jechał samochodem. No luzę cię kurwa. Nie no musisz z tym iść. Nie, to jest kurwa. I tyle, no kurwa no. Nie ma innej możliwości. On ci już tak psychikę zniszczył przez to lata, mi się wydaje. Idziesz normalnie na pałę, prokurator go bierze za mordę i go jedzie jak szmatę. To nie jest tak, kurwa, mu nic nie pomoże. To mu nic tak mu nie pomoże. Teraz ty masz tą przewagę, że ty tym bardziej jesteś w ciąży, ty jesteś pod ochroną teraz kobieta, rozumiesz? A on mówi tak, że się puściłam. Nieważne, udowodnią za badane DNA, za które on swoimi pieniędzmi zapłacił. Jak wiesz, nawet jeżeli coś wycieknie, cokolwiek, to on będzie wszystkim tak, czyli tak już mówi, że się puściłam. Ale nie ma dowodów, ty masz czarno na białym, dostaniesz papier, kurwa. Normalnie, że on badania, on że jeszcze jest... Cię... No, ona gówno wygadnie, czym ty się mówisz? On ci wmawia jakieś bzdury, nie wiesz w to, kurwa. Ja już ci kiedyś mówiłem, że masz nie wierzyć, no teraz nie ja ci mówię, wierzę, co masz zrobić. Kurwa. Ja już nie wierzę, tylko kurwa mi przeraża ten przychod po prostu. Nie przeraża, tylko kurwa idziesz i normalnie do sądu zapierdala z nim. Bo czym dłużej to trwa, tym gorzej dla ciebie, kurwa. Pomyśl, że jak ty się będziesz stresować, to jeszcze gorzej dla dziecka, kurwa. No dokładnie. Wiem, na pewno ty czy podejrzewam. Ja się dziwię, że jak on takie jazdy robił, kurwa, że to pierwsze dziecko się urodziło, kurwa, zdrowa, nie?
że zostałam skierowany do szpitala, bo miałam depresję przez tego kretyna, kurwa. Ginekolog powiedziała, że mam w tym domu nie mieszkać, że mam iść na przykład na miesiąc do szpitala, że muszę odpocząć, bo to inny dla dziecka taki stres. To za dym. Jeszcze całą ciążę na relanie. Ale najlepsze jest to, że on hajsem sraj, on jeszcze i żałuje, kurwa, nawet głupich 2000, kurwa. To jak taki, kurwa, żebrak jebał. Ale ja chciałam, ja mówiłam 1000 chociaż daj miesięcznie na nią, przecież on na dziecko z 5000 wydawał. Jak ona piła te soczki po piątaku 3 razy dziennie, a teraz nie pije żadnego, kurwa, bo po prostu mnie nie stać na to. Ja pierdolę, nie? Ja rozmawiałam z nim przez telefon, ja płakałam, mówię, co mam, kurwa, soczek jeden kupować, mam jej rozcieńczać, mam jej porcję wydzielać, Natalka, nie możesz dostać więcej picia, dostaniesz wodę, bo mi nie stać na soczek. Mówię, chociaż, kurwa, to jej kup te soczki, no. Niech wyślij temu dziecku, jak nie chcesz dać pieniędzy. A on nie. Nic nie dostaniesz, kurwa. Jak tu przyjedziesz, a tu wspiera, że niby charytatywnie pomaga ludziom, no debil jebany, kurwa. No, nie wiem. Taki on, no to jest, kurwa, dno człowieka już. Musimy gdzie pójść, do policji przemęczyć ten jakiś czas. Ja pierdolę, ja już drugi tydzień nie robię, kurwa, przez dramy jebane YouTube'owe, kurwa, i ten, nic Anteri, kurwa, nie robię, bo my robimy metin, kurwa, nie? I teraz 2 tygodnie i ten magikal powstał, jest drama z tym samą, kurwa. I akurat jeszcze ty przyszłaś i teraz, no, i teraz już jest chuj, nie? Ja już tego nic nie robię na razie, no bo przecież, kurwa, ja czekam, aż ty pójdziesz do tego sądu, nie, kurwa, do tapę małe. Nie ma możliwości, jak teraz pójście na policję i tyle. No, nie, jak nie pójdziesz? Nie, zresztą ktoś mi powiedział, że teraz jest dobry moment, żebym coś wrzuciła, ale jakiś ta drama, ale ja uważam, że nie. Żebyś co wrzuciła? Że lepiej, żebym na policję poszła. No właśnie, żeby nie, nic nie policja właśnie nie, słuchaj, jeżeli teraz coś na niego zrobisz, nie? To tym bardziej możesz sobie zaszkodzić, jeżeli właśnie potem nic będzie nie sprawa robić. Jakaś karna. Teraz nic musisz sama uderzyć, ja chcę publikować, tylko po prostu na policję. Nie, nie przez YouTube'a, bo on jest nie. Za duży, żeby... Ja chcę to prawie, po prostu prawie chcę porobić, nie chcę nic na necie. Wiesz, i tak pewnie wyjdzie, bo... Na necie to i tak wyjdzie, to i tak wyjdzie, bo to kwestia, kiedy ludzie zauważą, że cię nie ma, wyczują, no, kurwa. Coś i tak będzie nie tak, bo to już za dużo. Znaczy, no ja i tak, ja chcę wrócić do nagrywania, bo teraz mogę, to jest jeden, a nikt mi nie zabrania przy okazji. Tak. Tylko czekam na kompas serwisu, aż dostanę naprawionego. A ludzie też się zdziwią, że nie nagrywasz u niego w domu. No będą to pisać, no ja słuchaj, wiecznie nie a nawet jeśli chcesz wrócić do nagrywania i masz ten, to tu masz miejsce u mnie na pewno. A tu cię nikt nie ruszy, jak ktoś cię ruszy, to sam odjebie i chuj. On tu nie może, on, ja wiem, że on ma ból dupy od tego TeamSpeaka tak duży, że aż go szczypi wiem, w kancie. Wiem, rzucał się po domu aż, kurwa, od tego TeamSpeaka. Co ty gadasz? To mnie aż, kurwa, zadowala. Bo oni tam mają tego, ale jest dużo mniejszy, bo nie mogą... No raczej i tak nigdy nie będzie taki. Ja im specjalnie, wiesz dlaczego puściłem im pompateam.pl? Dlaczego? Bo ja jestem właścicielem pompateam.com. .com jest właśnie ten, a teraz jak byś coś postawił na .com, to i tak ludzie będą od czasu do czasu tam wchodzić, nie? No, także tak czy siak mam lepszą pozycję, bo mam .com zamiast .pl. No. Ale on jest tępy, on tego nie rozumie. Tak samo jego Technik Inku jest tępe, kurwa. Te wszystkie jackpoty stoją, wszystko no, w komunikacji. Tylko, że Inku chyba mi pomógł do mojego dysku się dostać z tego, co mówił, że jak dobrze, że się spytał, bo bym nie wszedł bez hasła, kurwa. Zajebiście, że mi pomógł, kurwa. Ale tam rzeczy... Nagrywałaś mi, ty suko niewdzięczna, kurwa. Nagrywałaś kłótnie, suko, co chciałaś z tym zrobić, kurwa? Ja to mogłaś od razu ja sobie też. Na jakiegoś Google Drive'a czy coś, no właśnie. Trzymać lokalnie, no ja pierdolę. Tylko, że ja tam, kurwa, ja tam wszystko miałam, tam, ja tam miałam, kurwa, tyle rzeczy. To, że on to ale to wszystko jest. Ja on to tak. Wszystko trzyma. Nie, ale ja się chciałam zabezpieczyć, bo ja czułam, że jak. Ja już no to z nim nie się rozumiem, że taki, nikt czy... mnie. Patrz, jak ja z nim siedziałem przez te. Jak ja z nim przez te 3 lata, to wiesz od którego momentu go Nymfa zaczął nagrywać? Od momentu jak odjebali Kecola, jak zobaczyłem, że o parę złotych on odpierdala typa kurwa za nic. Od tego momentu go zaczął nagrywać. I to co nagrałem to było tragedia, bo on nawet nie wiedział, że jest nagrywany, kurwa. No, on sobie nie zdawał sprawy z tego, rozumiesz? I też mam zabezpieczenie, przecież on by mi tu wszedł raz i go nie ma, kurwa. Bo jadę nagranie za nagranie, kurwa, rozumiesz? Patrz, kiedyś mi Graczola przysłał tutaj, nie? I mi powiedział, że... Bo on jak nagrywał, nie? To jak odpowiadał na to, nie? To kazał takie coś. Niech ci Mario da jakieś nagranie, jak żonę tłucze gruba zjebany po alkoholu. To puściłem to Graczolowi, nie? I powiedziałem, że ma samo tydzień czasu, żeby dać mi te nagranie, jak ja to robię. Bo jak nie, to ja wrzucę, jak tłuczę Magdę, kurwa. I cisza, kurwa. Nawet nie wszedł, kurwa. Jak pies do budy wyjebał. A, co? Nie wiem. Bo
On się nie mutował, chcesz ile razy on mnie jechał przy ludziach? Czekajcie, ja się zmutuję na chwilę, bo tu goście idą. Oko. Wyprosiłam wiele razy, mówię, nie przy nitrze, nie przy graczoru. No na czemu? I niech słuchają, kurwa, niech słuchają, jaka tempa jesteś. Bo przymusiłam mu jedzenie na przykład i on mówi, weź to w chuj, daj psu. No, aż oni się też nie zbuntowali, kurwa. Oni nie, oni mieli bekę z tego. Oni mieli bekę z tego, się cieszyli. A to jest kurwa w chuj śmieszne, według mnie bardzo. Daj to psu, no. Ja mnie nie dam psu czegoś, co robiłam 2 godziny w kuchni. Nie, kurwa, to jadam i rzucał talerzem. Co, kurwa, się patrzysz? Yeah. Zbieraj to, suko, zbieraj to szybko, kurwa, pomóc ci mam. Więc ja na kolanach to zbierałam, płakałam, on stał na mną i się śmiał. Fajnie się bawisz, kurwa, fajnie, powiedz, że się fajnie bawisz. Tego, suko, chciałeś szybciej, kurwa. Nawet do tego się nie nadajesz. Jezu. Ale jak wróciłam do niego po tamtym, jak we wrześniu się z nim rozeszłam, to teraz 2 miesiące po niego mieszkałam w styczniu. Powiedział, że karę mam na pieniądze, że nie dostanę karty, że będzie mi wydzielał, że dokładnie mam mówić, co chcę kupić i on mi będzie dokładnie tyle dawał. I w końcu po jakimś czasie mówię, że już kurwa mnie to do cholery, bo idę z dzieckiem na spacer, nawet nie mam, żeby wodę sobie kupić, czy dziecku ciastko, kurwa, bo nie mam. Bo mi wydzielasz po złotówce, że już mnie to wkurwia, że jak idę na siłownię, to od koleżanki muszę na picie, kurwa, pożyczać. On tak, kurwa? To masz, kurwa, przyszedł i we mnie zaczął stówami rzucać. Zbieraj to, kurwa! Co ryczysz, kurwa? Haha, zbieraj to, zbieraj, kurwa, na moich oczach, żeby nie było, że zginęła stówa. Dokładnie 2000, zbieraj, kurwa, i licz na moich oczach. No i to ma być idol, kurwa, nastolatków. Ja pierdolę. Nie, no, on uważa, że ja jestem niewdzięczna, bo on mnie utrzymywał żargon za jego, stworzył mi na YouTubie i mam być wdzięczną suką, kurwa. Jak zaczęłam się buntować, jak Natalka się urodziła, zaczęłam się sprzeciwiać, to mówił, co suko, z łańcucha się zerwała i zaczęła szczekać, kurwa, muszę ci to ukrócić, jesteś pierdolonym chwastem, którego muszę wyrwać, kurwa. Dalej szczekaj, suko, kurwa, to pożałujesz. Ale to jest skurwiel. Boże, tylko jesteś babą, nie masz, kurwa, prawa głosu. Masz grzecznie przeprosić i zrobić to, co ja każę, kurwa, bo jesteś tylko babą. A pies słucha swojego pana, kurwa. Nie kryj się ręki, która cię karmi, suko. No, ja bym mu pokazał. Ja wiesz co, bo ja tego słucham, mnie się, kurwa, nóż kieszeni, ma takie ciśnienie. Ja mam takie ciśnienie, ja tam już, kurwa, mam ochotę, mi kurwa, to napiszę, czy to napiszę. Ja bym tonę koksu wyjebał, tak się czuję, nie? Ale ja się powstrzymuję, kurwa, bo ja wiem, że on już odegra, kurwa, na pewno. Nie, on nic już nie zrobi. On zawsze mi tak. Punkty, kurwa, uderzał, zawsze. Nie, on nie zawsze uderzy już, on nie, właśnie. Ale on zawsze, w te mega czułe, to, że ja bez ojca się wychowałam, to mi to mówił w kłótni. Ale dobrze, co? Kurwa, on to nie ma dobrze, że ojciec odszedł, by z taką idiotką nie wytrzymał. Albo, że nie mam matury, ale ja to też mi dotykał, kurwa. O ojcu jakoś to nie jest. Jebany Niełku, jebana tylko. Tam maturę ma? Nie wiem, pewnie kupioną, kurwa. Kto? Samą maturę, chyba, kurwa, pod kościołem ją kupił, kurwa. Ja mówię, grole, czy to, Mario, no ty wiesz, że ja tą fobię społeczną miałam. On też mi to wypominał w awanturach. Jebany psycholog, kurwa, ludzi się bałaś, kurwa, dzięki mnie wyszłaś na ludzi, dzięki mnie masz co żyć, ja, kurwa. Ale ty mi gadałaś, dlaczego się bałaś ludzi, ja wszystko wiem o to ludzi. No, on mi takie punkty, kurwa, uderzał zawsze. Ale to on może, ale słuchaj, ja... Ja myślałem, że ty jesteś dalej z nim i po prostu... Zawsze. Tak, tamte na słuchaj, od ciebie pizga, by nie wyszło, gdybym wiedział, że tak się stanie, to by nie wyszło, bo tam jakby nie było na ciebie też jest, kurwa, wiesz, chociaż tam bardziej on siebie pogrąży niż ten. Ale zobacz, nawet to, że ja koty lubię, to on też, nie wiem, zły był na mnie, to mówił, o kurwa, kiedyś jechałem i kota pierdolnąłem, kurwa, ale fajnie leciał, kurwa, no takie to śmieszne było. No koty to ale... są jak baby, kurwa, takie bezmyślne, takie same, kurwa. A jakie jest jego, baba to jak co? Jak nie pierdolniesz, to nie zaskoczy, nie? Standardowy tekst. No, klasyk jego, ja pierdolę. Ten człowiek... No nie wiem, kurwa, nie wiem, brak mi słów po prostu. Ale czaisz, a wy pewnie nie wierzyliście mi tu wszyscy. Wy wszyscy słuchaliście tych bindów i myśleliście, że ja sobie to z palca wysłałem. Nie, ja to przerabiałem z nim 3 lata. Ty z nim przez tyle czasu... Ja byłem na tym pismie, tylko żeśmy nie byli na górę. Tylko wyście nie wiedzieli, bo wiesz, odkąd Piku siedzi z nami, on od Orga jeszcze siedzi, nie? On od Orga z Ero siedział. I po prostu wyście ich nie znali, bo i samo z normalnymi ludźmi nie gadał, kurwa. On tylko z debilami, którzy mu łapki dawali. No, ciężko było się tam dostać na górę. Ja, ale wiesz co, Mario, ja miałam... Nagrywałam nawet tą ostatnią awanturę, zanim mi komputer rozwalił. Ja myślałam, że to nagranie jest zachowane, kurwa, tylko że nie mam dostępu do niego.
A czemu nie masz dostępu? No bo jest na tym dysku, który mi zabrał. Ale ten, ale to wszystko policja odzyska, ty się nie przejmuj. Nagranie mało rolne, przecież on jest do odjebania, nie? No też mam tam screeny jego zarobków, zrabi, kurwa, z PayPala. No rabi, ja milion, kurwa, screenów jak z laskami pisał, jak się umawiał, jak pisał na mnie, kurwa, jakieś gówna. Tylko żeby Ruta się nie dowiedziała, jak wyciągał foty, kurwa, nagie od dziewczyn. Wszystko, kurwa. Ja pierdolę, taki down. Ty masz tyle skillów, to ty go zniszczysz. Jak na to się napierdalał, jakieś lewe przekręty, dedosowanie, wszystko, kurwa, to miałam. No to też mam, no dedosowanie też mam, kurwa. Boże, ja też nie mam nic, kurwa, praktycznie. Jedyne mogę mówić, a on się oczywiście wchodzi. Mój laptop na razie, ja bym musiał z tym dyskiem gdzieś iść, do Dawida albo gdzieś to upnąć, kurwa, gdzieś, bo... Nie mam jak tego z dysku, bo jak ja podłączę 1 terabajt do mojego laptopa, to on chyba kurwa wybuchnie i przekręci się na zacznie skakać. No, ten laptop już swoje przeżył. No, laptop przeżył, kurwa, on przeżył Orga, przeżył Rabię, przeżył kurwa, nawet przeżył i samu mi się wydaje, przeżyje i samu jeszcze, kurwa. Ja pierdolę. Ale przecież jak on by przyjechał do Katowic, jakby chłopaki z mojego osiedla to usłyszeli teraz te nagranie, bym im puścił, co ty gadasz, nie? Tam z Chorzowa, nie? Tam skąd jestem, to normalnie jadą pod spodek i go łamią, nie? Normalnie, bo u mnie na osiedlu było tak, że kurwa chłopaki się bili tam między sobą ten, ale jak jakieś lasy się krzywda, nie, to, to koleś miał przejebanie. Tak, no ale ja mam dowodów na to wszystko. Ale ty wiesz, gdzie osoby, mają szukać, dużo, kurwa. Dużo osób było przy tym, jak on mnie traktował. Że nawet na tej jebanej Tenerife, jak byliśmy. Jak mnie awanturę robił na plaży, bo spodenek nie widziałam, jak mnie wyzywał. Na chuj cię brałem, kurwa, tępa pizda, kurwa, tępa idiotka, jebana ameba od słowa. Ale jak tak... Zamknij mordę, szczym ryj, nie odzywaj się, póki pan mi pozwoli. I to słyszał Jutro, Sandra, Hoven i jego dziewczyna, ale nikt jestem ciekawy, się tego nie potwierdził. Sandra to jest taki, mi się wydaje, w tym momencie najbardziej jakby osoba, która ale właśnie Sandra to jest słabo. Nie licz na nią, nie licz, bo ja jej płakałam, mówiłam co on robi, jak on się zachowuje w domu, jak on do niej mówi. Ona sprzedawała tak. Ona wszystko potem powiedziała. I on powiedział, że wszystko mimo od Sandry, jak jej się żaliłaś na Teneryfie. No to kurwa, po co taką typiarę wziąłaś tempa, jak mówisz, że ona leci nie, na bo ona, ale ona też mi się tam żaliła, że Nitro ją zdradza, pokazywała mi screeny, pokazywała mi wszystko z Face'a, jak na eventy jeździ. Tylko, że ona i ma pisze. Nie, no, że przejęta, że ona już nie może tego wytrzymać. I co, kurwa? A jeszcze się... Boże, jak tak można? No nie wierzę w nią, naprawdę. A jednak ona godzi się na takie rzeczy. No ja bym nie potrafiła być. Teraz już nie, kimś, to nie kurwa, rupa się na bok. Dobra, nie, no konkret, kurwa. Kiedy idziesz na te pały? Ja muszę wiedzieć, kiedy ty idziesz na te jutro. Pały. Jutro, bo już jutro, bardzo idź. Dobra. Ja chcę wiedzieć, że ty jutro przychodzisz i mówisz, że byłaś na pałach i co ci powiedzieli, okej? Okay? Ja no tak będę musiała czekać, aż ruszy wszystko. No tak, ale powiedzą. Powiedzą, ja chcę wiedzieć, ty musisz powiedzieć wszystko, co nam tu powiedziałaś, to musisz im powiedzieć nawet wszystko, co to nawet nie powiedziałaś, bo powiedz im tam po prostu i przede wszystkim, gdzie mają szukać tego, nie? Tak, to jest podstawa nagrania, wszystko. Bo jak oni to zawiną, jak oni mu to zawiną, zobaczysz, ale wtedy nie odbierają, oni zresztą policja ci zabroni kontaktować się z nim w tym momencie. No. Bo on będzie chciał się wybielić, będzie dzwonił, o dziecko się pytał wtedy, on będzie chciał się wybielić. Będzie. Wtedy będzie, bo będzie wiedział, że będzie, że jest udupiony, rozumiesz? Jak mu pały wjadą na chatę, zabiorą wszystko, on będzie wiedział, że jest ujebany, nie? Więc wtedy będzie, kurwa, go tatuś będzie mu kazał, rozumiesz? Bo tatuś kumaty na tyle, że będzie wiedział, co ma zrobić. No tatuś tak, też, wiesz? Kurwa, do przykrętów jest niezły. Wiem. Tak, a myślisz, że co, kurwa, ten warsztat to, kurwa, na czysto stoi? Proszę cię, kurwa. No, proszę cię. Jego matka całe życie na L4, kurwa, siedzi w domu i sprząta, kurwa. Ja pierdolę, no sprzątaczka jemana. No. Nie, kurwa, no nie wierzę, kurwa. Ja się wszystkiego spodziewałem, ale nie, że tak krótko. Bo ile czasu minęło? 2 lata? 3 lata, jak jesteście razem? No, tak, ja 2012 się na początku poznaliśmy i on po jakimś czasie zaczął kręcić ze mną. Jeszcze jak był z Magdą, że to jest wiedźma, że to jest zło, że ona... Tak, czy on mi to sam gadał, że ona tylko go zhajsł, ale jak zapomniał zmontować mikro i ją tam wyzywał, to kurwa wszystko się nagrało. Wszystko. Ja mam takie nagranie, że on ją go już wyzywał. On już jest zerem. W tym momencie dla mnie już jest zerem, kurwa. Już jest skończony, skryklany, tylko ty musisz iść zgłosić. Ja masz to gdzieś tam pod ręką teraz, żeby puścić fragment? Żeby co, puścić fragment? No jak tam na nią jedzie. Nie, to mam na dysku, nie? Ja mam ogólnie tu nabindowane
te nagranie, co właśnie puściłem w internet i odpowiedź. Patrz, ja ci puszczę jaką odpowiedź dał, czekaj, słuchaj, tylko mi się na pewno bindownicę zawiesi, ale możesz... Albo dobra, nie, bo mi się spierdoli znowu UTS. Bo ogólnie jak przez bindownicę puszczam takie długie nagrania, to mi się kurwa wiesza. Ale jest wszystko, jak on normalnie pytał się Adixa, tak. Po co to zrobiłeś? Kto ci kazał? I tak dalej, ja nie wiem, bo on tam twierdzi, że nymfa była zła, że Graczol był zły o to, i tak na, a tak naprawdę, że wiesz. A co ostatnio mówił, jeszcze tam mieszkał? To on groził tak. Daleko masz trzeba się... Wielkopolskiej? No czekaj, to sprawa, Mario, to tylko będzie to mało istotna chwilę obecna. No tak, ja wiem o tym. Mówił na przykład ostatnio, kombinuję z Nitrem, jak się pozbyć zbędnych śmieci, ciastka, Graczola, Naturala, bo nie ma z nich korzyści żadnych. No trzeba tak. Wyjebać z tego testa, trzeba się odciąć i pozbyć ich. No tak, ja wiem o tym, że on tak, ja wiem, bo on ich trzymał do momentu, kiedy byli potrzebni, oni są już niepotrzebni. Wiesz, wiesz, nie był też głupioneczkiem, tylko jak go zaczął doganiać w subskrypcjach, to nagle partner wielki. No tak. Ja wiem, że on tak gadał, że Nitro jest pionkiem, kurwa. Wiecie, on mi gadał się wtedy, on mi wtedy gadał, żebym go nie banował, że ten, bo on chce go... najpierw wydoić, a dopiero się go wybanuje, a potem powiedział, nie wiem, że mogę nie banować, bo on ma potencjał, nie? No. Ja pierdolę. Dużo ludzi sam się łapał takich youtuberów, którzy... Tak, i on to ale sam, ale w górę, ja to mówiłem, jak on się złapał z Gimperem, wizu, z wszyscy, że nagrania, ja miał nagrania, jak od Gimpera wyzywał od pedałów, kurwa, i żeby pojechał mu łeb ujebał, nie? Tak, ja też mam, znaczy miałam na tym dysku coś takiego, jeszcze jak mówił, że muszę mu lizać dupę teraz i jego widzów zajebać. Póki tak, się nam płaca, to trzeba z nim nagrywać, póki jest hype na niego. No tak. To samo z Multim było. No z Multim, to z każdym youtuberem, którym on przecież... No z każdym, ja to miałam nagrane tam, kurwa. Do Roya nawet podbił, kurwa. Tylko, że wiesz, zauważ, że ci inteligentniejsi youtuberzy mają go w dupie. Taki Izak, kurwa, od czasu Izak. Do czasu, Izak, no, Gimper już się odstosunkował, nie ma takiego nagrywania. Oni po prostu wiedzą, że on chce ich wydoić. Dobra. Ja pierdolę, nie? Albo...